Jeśli chodzi o płytę z muzyką Juliusza Zaremskiego, to jest to komplet czterech płyt, gdzie po raz pierwszy została zawarta cała twórczość znakomitego kompozytora i pianisty romantycznego Juliusza Zaremskiego. Na trzech płytach są umieszczone utwory na fortepian solo, na czwartej są na fortepian na cztery ręce. Ta muzyka, mi się wydaje, że wciąż czeka na odkrycie przez słuchaczy. To naprawdę jest kawał historii polskiej romantycznej muzyki, romantycznej pianistyki. Arcyciekawa postać, która jest kompozytorem tych wszystkich dzieł. Wydaje mi się, że to bardzo atrakcyjny temat. Każdy występ na scenie przeżywam bardzo emocjonalnie i muszę powiedzieć, że też bardzo się denerwuję. Natomiast już po wszystkim czuję pewien rodzaj artystycznego spełnienia, jeśli efekt był taki, jak sobie zamierzyłem. Wydaje mi się, że nie ma idealnego sposobu na stres, który artysta, wykonawca przeżywa. A wydaje mi się, że trzeba znaleźć sobie, mówiąc prosto, odskocznie od swojego codziennego zajęcia, od codziennego trudu związanego z muzyką w moim przypadku. A może to być sport, może to być dobra książka. W ten sposób staram się relaksować, chociaż ostatnio moim relaksem jest moja mała córeczka. I wydaje mi się, że to jest najpiękniejszy i najlepszy relaks i chwila odpoczynku. Pamiętam, że pod koniec studiów muzycznych zupełnie sobie nie potrafiłem wymyśleć, czy nie zdawałem sobie sprawy z tego, co będę robił później. Pewne rzeczy spłynęły na mnie od różnych osób, propozycje i chyba taki był początek mojej drogi z muzyką dorosłej, dojrzałej. Ale chcę podkreślić, że czuję, że cały czas się uczę, że to nie jest, ta droga się nie skończyła jeszcze. Zaczynam posiadać nowe umiejętności i inaczej patrzę z innej perspektywy na muzykę, inaczej się w niej poruszam i tak naprawdę to mnie najbardziej zajmuje. Muzyka w kulturze i moja osoba w muzyce.